Hi, good morning. Thank you for joining. Witam, dzień dobry, dziękuję za udział w tym spotkaniu. Inigo Barreira, reprezentuję Nimbus. Dzisiaj, ponieważ ENISA ma kolejne wymogi co do bezpiecznych usług, które mogą być świadczone w chmurze. Dlatego mówię o usługach zaufania w chmurze. Więc jeśli chodzi o chmurę, to już kilka lat temu było to gorącym tematem. Następnie zaczęliśmy mówić o blockchainach, kryptowalutach. Mówimy o bezpiecznym środowisku, mówimy o Marble. Czym jest chmura? Ludzie patrzą w niebo, ale proszę teraz nie patrzeć w górę. Mówię o chmurach w zakresie usług zaufania. Więc podzieliłem tą prezentację na kilka części. Najpierw wprowadzenie, czyli jeśli chodzi o dostawców usług zaufania, jak wygląda obecny krajobraz, alternatywy dla TSP oraz ryzyka i zagrożenia. Druga część, co może zrobić dostawca usług zaufania, wykorzystując chmurę. I ponieważ nie wszystko jest takie doskonałe, są pewne problemy, wymogi, wyzwania związane z certyfikacją oraz audytami. Na początku wprowadzenie. Krajobraz technologiczny TSP, dostawców usług zaufania. W naszym przypadku mamy tak sprzęt, mamy centra danych, mamy sprzętowy moduł bezpieczeństwa, mamy serwery, mamy bezpieczne oprogramowanie, aplikacje, narzędzie. To wszystko jest kontrolowane przez dostawcę usług zaufania. Tym niemniej niektóre procesy niekrytyczne mogą być dostarczone przy pomocy chmury. Te usługi oparte są o istniejące współczesne standardy. Mamy certyfikację, jesteśmy audytowani. Tym niemniej spotykamy się z pewnymi trudnościami. Na przykład audytorzy czasem zwracają na pewne kwestie uwagę, lokalizację. Audytorzy są wszędzie i to jest trudne, te kwestie przemieszczania się. Więc w jakim kierunku podążamy? Chmura istnieje, jest wykorzystywana, infrastruktura krytyczna jest tutaj wyzwaniem, mimo że sprzęt, oprogramowanie, moduły bezpieczeństwa są nasze. Więc jeśli chodzi o licencje do wykorzystywania chmury, można obserwować sytuację, gdy nie ma centralnej sieci obwodowej. Mamy piękny obrazek, że mamy tutaj centrum danych. Tutaj są inne usługi, ale brakuje tej sieci obwodowej naszej. Więc jeśli chodzi o chmurę publiczną, chmurę prywatną, mówimy o hostowaniu. Zazwyczaj chmura publiczna jest dostarczana przez amerykańskich dostawców, AWS, Google, Azure. Mamy również lokalnych dostawców chmury, Alibaba, na przykład chińscy dostawcy. Są chmury dostawców europejskich. Jeśli chodzi o chmurę prywatną, z której korzystamy,
Istnieje własne centrum danych, wykorzystywane najczęściej przez rządy, przez wielkie przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o TSP, są rządowi dostawcy usług zaufania. I ostatecznie mamy rozwiązania hybrydowe. To jest zestawienie obu rozwiązań. Na przykład rządy obsługują w ten sposób infrastrukturę krytyczną, korzystając z własnych zasobów. Inne usługi mogą być obsługiwane na poziomie chmur publicznych. Microsoft na przykład może dostarczyć obu rozwiązań. Ryzyka, zagrożenia, przeniesienie infrastruktury do chmury mogą być jednak dosyć dużo. Pisałem kiedyś artykuł na temat TSP, dostawców usług zaufania, w jaki sposób podejmować pewne kroki, by zapobiec tym zagrożeniom. W tej publikacji oceniliśmy sytuację, różne możliwości. Mówiliśmy o tym, że jest bardzo duży wpływ problemów, gdyby zaistniały z chmurą. Widzimy, że głównym wpływem jest kwestia pracy ze strony Urzędu Certyfikacji oraz Walidacji, w jaki sposób tworzone są klucze, kwestie związane ze sprzętowym modułem bezpieczeństwa. Są różne komponenty usług zaufania, których rola jest mniej lub bardziej kluczowa. To, w jaki sposób wpływa to na to ryzyko. I to się dzieje teraz, to się też będzie działo w chmurze. No dobrze, co tutaj mamy? I co my możemy zrobić? Zobaczmy sobie na ten diagram. To jest bardzo stary diagram z starego ECI. I to dotyczy usług związanych z certyfikatami. Wczoraj słyszeliśmy, że na przykład mamy portfel, który może być oparty albo na PKI, albo na certyfikatach. I możemy mieć usługi zaufania, możemy mieć właśnie podejście oparte na certyfikatach. I teraz tak, mamy tutaj niektóre pola na tym diagramie, zapamiętajmy ten diagram, bo będę go omawiał tutaj. O co chodzi? Tutaj mamy konkretne komponenty usług zaufania z chmury, czy raczej w chmurze. Po pierwsze QSTD, czyli kwalifikowane urządzenie do składania podpisu, zgodne ze standardem, który pozwala, aby DSP zarządzali tymi urządzeniami QSTD zdalnie. I to QSTD też może być zarządzane w naszym imieniu. To jest też przydatne do zdalnych podpisów, do składania zdalnie podpisów. Natomiast mogą być też wykorzystywane te same klucze dla urzędów certyfikacji w chmurze. Teraz bierzemy pod uwagę pandemię. Bardzo często biura czy też urzędy były zamknięte, ale trzeba było jakoś składać te podpisy. Czyli pojawiają się certyfikaty, ale pojawia się też proces zdalnej identyfikacji. Czasami to było na przykład na zasadzie wideokonferencji, czyli połączenia wideo. I mieliśmy takich dostawców usług
zaufania, którzy specjalizowali się właśnie w tym. Były różne urządzenia czy rozwiązania dla podpisywania, to konsorcjum, o którym mówiłem i tak dalej. Także to są konkretne komponenty usług zaufania i mamy jakby kompleksowe, my mamy kompleksowe usługi zaufania, czyli poszczególne komponenty, które widzimy na ekranie. Całe TSP może funkcjonować w kluczu, w chmurze, czyli cały dostawca usług zaufania funkcjonuje w chmurze. Wszystkie usługi TSP mogą być świadczone z chmury, jeżeli cała infrastruktura hardware i software jest w chmurze. Dalej, jeżeli chodzi o infrastrukturę klucza publicznego, to tutaj ci prowajderzy też mogą swoje usługi oferować z chmury, PrimeKey, KeyFactor. Licencje można kupić jako pakiet z urządzeniem, ale też można w przypadku PrimeKey mieć to z chmury, na przykład przez Amazon i chyba też przez Azure. Jak już mowa o Amazonie, oni mają własny system chmurowy, AWS. Mają własne oprogramowanie PKI, czyli do infrastruktury klucza publicznego. A więc jeżeli chodzi o TSP, już od początku można od tego zacząć. No i to wszystko pięknie, ale pojawiają się problemy. Nie istnieje certyfikacja dla usług chmurowych, jeżeli chodzi o infrastrukturę klucza publicznego. Mamy unijne rozporządzenie dotyczące cyberbezpieczeństwa. Mamy te wszystkie wymagania podstawowe, istotne, wysokie, te trzy poziomy dotyczące systemów, które są objęte ryzykiem, poziomu ryzyka i tak dalej. Czyli można też tak jakby samooceny przeprowadzić, sprawdzić, czy mój system jest zgodny z tym. Ale to jest tylko na poziomie podstawowym. Faktem jest, że istnieją możliwości certyfikacji ISO 27017 dla wymagań bezpieczeństwa w oparciu właśnie o wymagania ISO dla dostawców chmurowych, usług chmurowych. Mamy też inne standardy, normy dotyczące zdalnego zarządzania, 241 do zarządzania chmurą. Ale to są bardzo takie szczegółowe, że tak powiem, wymagania. Nie ma uniwersalnych wymagań. I to samo jest wszędzie, nie tylko w Europie. W tym tygodniu na przykład mieliśmy spotkanie z zupełnie innym obszarem geograficznym i się okazało, że mają identyczne problemy jak w Europie. Czyli obecne normy trzeba dostosować do chmury. 3.1.1. Normy, które istnieją, nie mówią nic o usługach zaufania w chmurze. Kreska 1 zostanie aktualizowana właśnie pod kątem chmury. Czyli nie ma jednego standardu, który można stosować przy ocenie takich usług z chmury. I jako TSP nie mamy norm dotyczących tego, jak z chmury te usługi świadczyć. Mamy te różne standardy dotyczące się do podpisu, do znaczników czasu, ale nie ma tam nigdzie ani słowa o chmurze.
My przecież świadczymy usługi z chmury, więc co my robimy? Otóż bierzemy obecne i staramy się przekonać audytorów, że robimy rzeczy prawidłowo, bezpiecznie, poprawnie itd. Audytorzy mogą to kupić, mogą uwierzyć, ale pytają, a jaką chmurę używacie? A taką. I zazwyczaj ma to certyfikację ISO, bezpieczeństwo. No dobrze, muszę to jakoś zaświadczyć. I wtedy audytorzy zazwyczaj znajdują jakieś kłopoty, jakieś problemy. Na przykład, czy to software, czy hardware może być w różnych lokalizacjach fizycznie zlokalizowany? Bywa tak, że jest jedna lokalizacja, ale osoby zarządzające tym są na innym kontynencie. To też nie jest łatwe, więc dużo jest takich trudności. Więc audytor może powiedzieć, ok, proszę, udzielam potwierdzenia. Mamy do tego RODO i tak dalej. Czyli wiele różnych regulacji prawnych, wiele norm, które nie są wdrożone. Ale chmura istnieje, możemy z niej korzystać i to jest dobra wiadomość. Wydaje mi się, że TSP przechodzą w stronę chmury, ale jeszcze jest dużo pracy do wykonania. Musimy zaktualizować obecne normy dla audytorów, dla oceny TSP, ale również po to, żeby TSP mogli wiedzieć, jak świadczyć te usługi z chmury. A ostatniego slajdu nie ma. No to koniec.